Ale co? Yeah, prawdziwa Tajlandia. Co tu się dzieje? Ale trzad. Jak te słonie jedzą te liście z tych, kurde, ananasów? Przecież to jest takie kolczaste, takie igły mają, a słonie to jedzą. Kurde, co? Przecież to jest takie kujące, że ręką tego dotknąć nie można, a one to jedzą. No masakra. Siemaneczko, siemaneczko, z rana. Właśnie wybieramy się na kolejną wycieczkę. Bus już czeka, ja idę tylko po wodę. Nie wiem za bardzo, co mnie czeka. Mam nadzieję, że będzie dobrze, bezpiecznie. No i że wszystko będzie w porządku. Także trzymajcie kciuki, zostańcie do końca wideo. Lecimy. O kurde, to była ciężka przeprawa. 1,5 godziny od domu. A więc dzień nie zaczęliśmy zbyt dobrze. Ta wycieczka nie zaczęła się zbyt dobrze, dlatego że kawał drogi trzeba było jechać. Po pierwsze. Po drugie, trafił nam się tak zrąbany bus, naprawdę. Ma tak wywalone amortyzatory. Tak nas wytrzepało z tyłu, że wręcz żygać się chce. No ale nic, jakoś trzeba dać radę. I zaczynamy w końcu coś przyjemnego tego dnia, czyli podziwianie widoków, które są za nami. Pierwsza z atrakcji to wodospad, który znajduje się właśnie tutaj. Miejsce jest mega, bo kurczę, bardzo takie egzotyczne, bardzo duża dżungla, roślinność taka mega gęsta. Tutaj takie skałki, woda, rzeka, zaczyna się naprawdę dobrze. Idę teraz tam do przodu, pochodzić trochę po skałkach, zobaczyć, jak to wszystko wygląda z bliska. Może uda mi się coś nagrać, nie wiem, o ile tylko będzie bezpiecznie. Noemi, w tych krapeczkach to tu się nie przygotowałaś na chodzenie po takich skałach. Wiedziałam. No nie wiedziałam. To trzeba było wiedzieć. Ale piękne tereny. Idę. Bardzo tutaj dżunglowo. Emi, gdzie ta nasza Dorka zginęła? Nie no, chyba po prostu wracamy, poczekamy, no przecież się znajdzie. Nie wiem, gdzie poszła. Chwila nieuwagi. I jedna osoba nam zniknęła. A w takiej dżungli zgubić się można. Jest zguba. Zguba! Gdzieś była! Fajne tutaj miejsce. Restauracyjka. Toalety. Wszystko jest. Można zjeść, można się napić. Odpocząć, zrelaksować. W cieniu. Fajne są tutaj te domki na skałkach. Każdy stolik ma osobną altankę. Bardzo tak prywatnie, fajnie. Nie wiem, bardzo mi się to podoba. Bardzo fajny klimat. Znajdujemy się tak już troszkę w górach. Jesteśmy też w ogóle w części poza wyspą. No i właśnie to, że jesteśmy poza wyspą, jesteśmy już na lądzie, jesteśmy w dżungli, to od razu da się zauważyć, bo mnóstwo lata tutaj jakichś różnych owadów, jakichś pajęczyn dużo, jakichś takich innych rzeczy dużo, także od razu jest się w stanie to odczuć. Pani będzie robić świeżą kawkę z dużych ziaren. Wchodzą do młyneczka, ziarenka świeżutkie, ale będzie kawka świeżutka. Patrz, tutaj są fajne tworzenie, nie chciałam na drogę takie. Co? Patrz, takie z ananasem z pomarańczą. O! Nie wiem, no. Kiedyś piliśmy też, z czymś to było. Strawberry smoothie i kawka 145 batów. Przyjechaliśmy w takie miejsce, gdzie można pojeździć na słoniach lub je wykąpać. O! Właśnie, albo będziemy myć, albo będziemy na nich jeździć. Jeszcze się okaże. Co to za owoce? Nie, chyba nie mango. No, nie wiem co to. Ale wielki. Ale. Nie, nie, na razie nie. Czekaj. Ale ma długie rzęsy. No. Kurde, no ale... Przed nami plantacja ananasów, także idziemy zobaczyć te ananasy z bliska, które rosną. Ja w sumie jeszcze nigdy w życiu nie widziałem, a potem udajemy się nad rzekę i tam właśnie będziemy myć słonie. Nie tutaj w stawiku, tylko nad rzeką. A w ogóle to znajdujemy się w jakichś mega górach, dżunglach i to, co tam widać tam z przodu, to po prostu jest widok jak z jakiegoś filmu, jak z jakiejś bajki, jak z jakiejś widokówki. Kurczę, mega miejsce, niesamowite miejsce. Patrzcie się, jak wyglądają ananasy na swoich krzaczkach. W ten sposób rosną ananasy. Ja nie widziałem tego nigdy wcześniej. Nie wiedziałem, że tak dokładnie tak rosną. Wiedziałem, że to są
ananasy jako liście takie i widziałem nieraz krzaki gdzieś, jak się jechało autem tutaj przez Tajlandię, ale nie wiedziałem, że te, tak jako kwiat tak rośnie ten ananas i że tak to dokładnie wygląda. Całe wielkie pole ananasów. No, także mają czym karmić słonie. Tylko ja dalej jestem w szoku, że te słonie chcą to jeść i że mogą to jeść, że ich żołądki przetrawią to, cały ten przełyk się gdzieś nie poharaczy tymi ostrymi kolcami, no i że tak to wygląda. Ale miejsce, w którym jesteśmy, jest po prostu bajeczne. Niesamowite miejsce. Ale czadowe miejsce. Kurde, jak się cieszę, że przyjechaliśmy na tą wycieczkę. Po prostu te widoki są tutaj tak zapierające dech w piersiach, że mega. Takie palmy zarąbiste. Co za miejsce. O, ale czad. Yeah. Prawdziwa Tajlandia. Co tu się dzieje? Ale czad. Wchodzimy do rzeki. Bierzemy, kurczę, takie miseczki. Ale czad. I będziemy polewać słoń. Można dotykać, można myć. Przytulać. O, można przytulać, myć, dotykać. Kurde, ale czad. Co to się dzieje? Tam jakie widoki właśnie. Nawet chyba można sobie usiąść na słoniu, żeby zrobić zdjęcie. Ale ma przyjemnie. Ale, o, jaka atrakcja. Uszami klepie. O, chyba puścił bąka. Nie da się ukryć na 100%. Śmierdzi? Serio? Bierzemy do domu. Bierzemy do Polski. Ty piasek. Ale ciągnik z odkurzacza jakiegoś, odgłos taki. Ups. 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 Kurde, ja się boję. To by narobił bałaganu, jakby się zezłościł. Siada. Ja cię. Czemu on tego nie gryzie? Co on wrzuca? Papa, weź sobie banana. Proszę. Ostatnie dwa banany to. Ty masz. Emusiu, masz przecież. Nie, już. Nie, dziękuję. Ja cię. Co to? Ja się jeszcze. Na szczęście jest bieżąca woda, gdzie można troszkę trampeczki opłukać w piaseczku. O, no, to mi się podoba. Nie chcę, dobra, pana. Dokładnie więcej do sensownych? A nie chcę. A wy mieliście? No, taka malutka. Jak stoi pionowo. A ma takie kolce na górze. Czy macie? No tam kosi trawę. Zrywa sobie. Ciach. I do buźki. Leje wodę do trąby słoniowi. Ciekawe, czy zaraz chluśnie tą wodą? Myślicie, że chluśnie? Ja nie wiem. Myślę, że zaraz chluśnie gdzieś tą wodą. Na siebie. Albo na siebie. O, jak się umył ładnie. O. A ten chyba trochę większy, to czy nie? No. Większy, większy. Ale czad. No i zaraz będzie.
Ja. A z drugiej strony, ale no. Taki mądry. No, raz z tej strony. Zaraz na nas chluśnie, ja to czuję, że zaraz będziemy cali moksi. A tam był... Patrzcie, prawda się położył. Na głowę. Wszędzie po kolei. Ale czat. Teraz góra. Ale czat. Co teraz? Z tamtej strony. Dobra, idziemy dalej. O, słoń chce iść. Dobra, wycofujemy się. Wielki słoń koło nas chodzi. Tylko weź to. Jacie. Ale ogromny. Ale zwierzę. Kurde. Ale schiza. Chodzi sobie koło słoni. Jedzą sobie właśnie te kurde krzaki po tych ananasach, liście. Ja pierdzielę. Dorka, jak tam? Doświadczenia ze słoniem? No ale popatrz, jak sobie tutaj ładnie chodzą. Hello! Hello! Jacie. Jakiś inny świat. Dzisiaj jesteśmy w innym świecie po prostu. Słuchajcie, właśnie przyjechaliśmy do świątyni małpek, ale to, co tutaj będziemy widzieć, pokażemy już w następnym odcinku oraz rafting, na który też się wybieramy. Na dzisiaj to wszystko, ale tutaj macie teraz wideo, na którym możecie zobaczyć naszą ostatnią wycieczkę, gdzie byliśmy na plaży, gdzie samoloty lądowały nad samymi naszymi głowami, przelatywały. Także też mega fajny filmik, fajne doznania. Zapraszam teraz do oglądania, a na dzisiaj to wszystko. Na razie, pozdrawiam. Hej!